Dobry wieczór, witam serdecznie. Telewizja Republika i gość polityczny Telewizji Republika, Jan Dziedziczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych. Dobry wieczór, witam, Dobry panie pośle. Panie pośle, Radosław Sikorski, nowy szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zdecyduje się, jak zresztą przyznał, na wymiany na placówkach dyplomatycznych 60 ambasadorów do zmiany. No i pytanie. Jak pan to ocenia? Bo Radosław Sikorski mówi w jednym z wywiadów, że te zmiany są potrzebne, bo ambasadorowie nie reprezentowali Polski, ale rząd prawa i sprawiedliwości. No to typowe dla niego takie polityczne złośliwości. To może myśli on o swoich czasach, jak był ministrem spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska. Może tak było, ale generalnie ambasadorowie reprezentują Rzeczpospolitą. Przypomnę, że Władza wykonawcza Rzeczpospolitej to pan prezydent i rząd RP. No więc to nie jest tak, że wszyscy ambasadorowie mają być nominatami pana Radosława Sikorskiego. To ma być suma negocjacji między panem prezydentem a Ministerstwem Spraw Zagranicznych czy szeroko rozumianym. Rządem. No ale Pamię tych twardych takich ambasadorów, prezydent, których prawdopodobnie będzie bronił, jest dosłownie kilku wśród nich, Marek Magierowski, ambasador w Stanach Zjednoczonych, no, wcześniej m.in. szef polskiej placówki w Izraelu. Zresztą bardzo dobrze oceniany, bardzo dobrą robotę pan Marek Magierowski wykonał w Izraelu. Zresztą teraz też znakomicie sprawdza się w Stanach Zjednoczonych. Zobaczymy jeszcze, jaki to będzie podział. Myślę, że tutaj. Te rozmowy trwają. Pamiętajmy, że żeby powołać lub odwołać ambasadora, potrzebny jest podpis prezydenta Rzeczypospolitej. Bo to prezydent wysyła, tak de jure prezydent wysyła i przyjmuje ambasadorów. Wysyła naszych ambasadorów i to oni go reprezentują. On im powierza listy użyteczniające i także przyjmuje on ambasadorów innych krajów. To jest prerogatywa prezydenta. Ale nie obawia się pan, że będą takie działania podjęte jak z telewizją, jak z prokuraturą. Na przykład ambasadorzy będą wezwani do Polski. No i tutaj zaczną się dopiero rozgrywki polityczne. Oczywiście są takie narzędzia, że minister spraw zagranicznych może wezwać ambasadorów. Polski na konsultacje do Warszawy i de facto oznacza to, że placówką rządzi charge d'affaires, a ambasador jest, jest w Warszawie i nie ma wpływu na to, co w placówce się dzieje, i nie reprezentuje faktycznie Polski poza granicami kraju. Natomiast takie działania są w języku dyplomacji oznaką niezadowolenia, wrogości wobec kraju, w którym urzęduje ambasador. I nie wszystkie kraje, to mówię najłagodniej, zrozumieją to, że w Polsce minister Sikorski po prostu realizuje politykę faktów dokonanych, politykę do brutalnej rywalizacji międzypartyjnej. Przecież w wielu innych krajach na świecie też jest koabitacja. Też y, raz jedni, raz drudzy wygrywają wybory, mimo no to te kraje konsekwentnie prowadzą politykę zagraniczną. Na zewnątrz to wszystko dobrze funkcjonuje i kraje te są dobrze reprezentowane, więc nie każdy to zrozumie. Niektóre kraje odbiorą to jako nie wiem, wyraz y, wrogości wobec danego kraju. Krótko mówiąc, Polska na tym bardzo by straciła. Marek Magierowski zostanie dalej ambasadorem, będzie w dalszym ciągu kontynuował swoją misję w Stanach Zjednoczonych, no jakże ważnym kraju, naszym kluczowym sojuszniku. Ja uważam, że powinien tam pracować. Jego A może to dobry kandydat na prezydenta? Trwa. No, my w tej chwili analizujemy, szukamy naszego kandydata na prezydenta. Marek Magierowski ma szansę? Ja, ja uważam, że to na pewno jest osoba, która jest w tej szerokiej grupie analizowanych kandydatów. Na szczęście ma Mamy jeszcze chwilę na tą analizę, też będziemy obserwować to, co się będzie działo w wyborach samorządowych. Tam też jest kilku młodych, ciekawych kandydatów, którzy w tej chwili będą próbowani jako kandydaci na prezydentów miast. To jeśli jeszcze chodzi o wybory samorządowe, wrócimy. Jeszcze chwilę o MSZ -cie. Ryszard Szczep wrócił do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Człowiek, który był wcześniej ambasadorem w Stanach Zjednoczonych, którego działalność no, była dość krytycznie, jeśli to łagodnie określę oceniana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wtedy, wtedy kiedy pan był członkiem kierownictwa MSZ u jak pan w ogóle odebrał to że Ryszard Sznepp wrócił do MSZ No to jest taki element szerszych powrotów po ośmiu latach 8 lat to jest jednak dużo nawet w życiu człowieka pan jeśli się nie mylę pan Ryszard Sznepp to już jest grubo po 70, tak? Aż 72 lata 72 byłem. lata No ale yy, yy, jeśli ma siły i energię to oczywiście yy, Życzymy mu dalszego zdrowia. Tu nie w tym, nie w tym rzecz, ale oczywiście no problem polega na tym, że w 2006 roku premier Marcinkiewicz, który go najpierw zrobił ministrem, sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera do Spraw Zagranicznych, odwołał pana, Ryszarda Sznepfa za wypowiedź no, de facto zachęcającą do włączenia się w proces Nord Stream. Żeby, prawda? I to było no, Ale przecież Ryszard wypowiadał się również dla Sputnika, który wprost jest tubą propagandową Kremla. Czy taka osoba dzisiaj w msz to dobry pomysł? Ja uważam, że, że nie. I uważam, że no nie tylko trzeba patrzeć na to, że ktoś wpisuje się w politykę ośmiu gwiazdek. Ja bym szukał szerzej, ja bym jednak stawiał na osoby, które nie popełniły kardynalnych błędów wcześniej i mamy co do nich pewność, że realizują interesy Ale wolnej pan Polski. pan dość łagodnie, panie pośle, mówi o tym, bo pana koledzy, co niektórzy wprost mówią, że Radosław Sikorski dzisiaj wraca do resetu z Rosją, do tych ludzi, którzy byli no, tymi, którzy ten reset de facto wcielali w życie. No i tu pytanie, czy Ryszard Sneddowicz dzisiaj nie będzie tym, który jest za chwilę, będzie być może następcą Marka Magierowskiego na placówce w Stanach Zjednoczonych. Mnie to bardzo niepokoi. Pamiętajmy, że był to okres, kiedy prezydent Obama realizował reset, kiedy tak naprawdę wszystkie te rzeczy, które znamy z znakomitego serialu pana redaktora. Rachonia i pana profesora Cęckiewicza y, słyszeliśmy. Tam ta polityka się po prostu skompromitowała. No, tylko tu warto powiedzieć, że ten reset zaczął się za rządów Donalda Tuska, a dopiero potem Barack Obama został prezydentem i wcielił ten amerykański reset z Rosją w życie. Dokładnie tak. Od początku, od pierwszego dnia rządów Donalda Tuska była realizowana polityka y, po prostu odwrócenia się od Stanów Zjednoczonych. Donald Tusk w mojej ocenie realizujący interesy niemieckie, interesy konfrontacyjne wobec Stanów Zjednoczonych stawiał bardzo mocno na ten duet Berlin-Paryż, Berlin-Paryż-Bruksela, może to trio nawet byśmy to tak opisali. I to jest środowisko konfrontacyjne wobec Stanów Zjednoczonych. ta Ta czy Ryszard Sznep wpisuje się w to właśnie? O czym On pan był mówi? wtedy ambasadorem i wtedy z naszej placówki w Waszyngtonie, oczywiście, realizował tamtą politykę. Więc no w zasadzie mamy nawet personalny powrót do tego. Wszystkiego, co absolutnie się nie sprawdziło, co sprawiło, że Polska, że cała Europa została zaskoczona wojną rosyjską w 2014 roku, tą, tą agresją na Ukrainę. Przypomnę, prezydent Komorowski jeszcze tydzień przed wybuchem wojny mówił, że we wszystkich tutaj naszych analizach nic nie wskazuje na to, że wybuchnie, że Rosja dokona agresji. No, dokonała... no wtedy był, była narracja zielonych ludzików, które zaatakowały e, Krym. Tak jest. I właśnie wtedy był występ zielonych ludzików. I tak naprawdę kompromitacja tej dotychczasowej e, polityki, którą widzieliśmy. No to pytanie jeszcze o jedną rzecz, o Marka Brzezińskiego, ambasadora Stanów Zjednoczonych. Dobrze Panu się z nim współpracowało jako wiceministrowi spraw zagranicznych? Ja się, ja się z nim rozminąłem, to znaczy jeszcze y, y, odszedłem z resortu, zanim Pan ambasador się pojawił. Natomiast y, oczywiście y, to y, jest. Y, Ambasador, który działa na granicy, a niektórzy eksperci mówią nawet, że przekracza no, konwencję wiedeńską, czyli wszystko to, co może realizować ambasador w danym kraju. Jest tam jasny zapis, że ambasador nie ma prawa do wtrącania się w wewnętrzne sprawy kraju. Tutaj mielibyśmy wiele wątpliwości. Ale tu chodzi o te zdjęcia z politykami, na przykład tak, na koalicji przykład, obecnie rządzącej. Na przykład pan Bodnar ostentacyjnie łamiąc prawo. Po jakimś czasie foto, fotografuje się jest gości ambasadora Stanów Zjednoczonych, pana Brzezińskiego, który mówi, że, że, że świetnie się nam współpracuje i że pan Bodnar to jest świetny człowiek, itd. itd. No to to jest y, 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 świadoma ingerencja w wewnętrzne sprawy kraju. Ja to, ja, ja to oceniam bardzo krytycznie. No, kwestia tego, jak wygląda ta polityka, te relacje polsko-amerykańskie pod rządami Donalda Tuska, bo przecież Donald Tusk dzisiaj bardzo ostro wypowiedział się na temat polityki republikanów w kwestii dotyczącej odrzucenia ustawy czy projektu ustawy mającej zjednoczyć strony pomóc tą pomoc, którą Stany Zjednoczone chciały w ten sposób udzielić Ukrainie, Tajwanowi i Izraelowi, a to zostało połączone z restrykcjami dotyczącymi nielegalnych migrantów. I teraz pytanie, jakie się pojawia. Donald Tusk mówi, Reagan przewraca się w grobie, a NATO dostaje bardzo mocną odpowiedź tych czołowych, można powiedzieć, republikanów. J.D. Vance na przykład mówi, że nowy przywódca Polski aresztuje przeciwników politycznych a bezpieczeństwo swojego kraju zawdzięcza, no i tu w domyśle Stanów Zjednoczonych, czy Marco Rubio, który mówi wprost, drogi premierze, czy możemy zacząć wysyłać do pańskiego kraju co miesiąc 300 tysięcy migrantów, którzy nielegalnie przedostali się do Ameryki. No widać, że tam iskrzy. Iskrzy, natomiast Donald Tusk dla poklasku. Czy to na scenie politycznej polskiej, czy w salonach brukselskich, atakuje naszego wypróbowanego sojusznika. I podkreślmy jeszcze jedną rzecz: że na co będzie, jak wygrają Republikanie? Znaczy, co będzie z bezpieczeństwem Polski, na przykład? To Lech Wałęsa zrobił już taki błąd w 1992 roku w czasie kampanii wyborczej, w której to Dotychczasowy prezydent Bush, senior, rywalizował z Billem Clintonem, i Lech Wałęsa jednoznacznie poparł prezydenta Busha, a wygrał Clinton. I to tak naprawdę sprawiło, że do czasu prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego, który pokoleniowo i ideowo dobrze się dopasował z Billem Clintonem, te relacje nie były już tak dobre, najłagodniej mówiąc, jakie no były strony. wcześniej. Znaczy, krótko mówiąc, Niepotrzebnie się opowiedział, bo ja się nie opowiadam za tym, kto wygra? Niech wygra ten, kogo wskażą Amerykanie. No dobrze, ale e... panie pośle, muszę pana zapytać, Donald Trump no, bardzo mocno um, kontrowersyjne wystąpienie, w którym zachęcał Rosję do ataku na sojuszników NATO, którzy nie wywiązują się z założeń sojuszniczych. Tu chodziło o kwestie <laughs> finansów. I pytanie do pana, panie pośle, no, jak pan ocenia słowa Donalda Trumpa? Który przecież jest, i to trzeba też powiedzieć, no jest chyba najpoważniejszym dzisiaj kandydatem do tego, aby nominacja republikańska w wyborach prezydenckich przypadła właśnie jemu. O, tak wszyscy mówią. Co więcej, bardzo wielu ekspertów mówi, że on jest w ogóle najpoważniejszym kandydatem do objęcia prezydentury w Stanach Zjednoczonych. No właśnie, Zjednoczonych. to co pan na te słowa? Przyjmuję je ze spokojem. Zanim... Tutaj przejdę do oceny. Trzeba naszym widzom powiedzieć, że, znaczy zachęcić, żeby się wczuli empatycznie. w Podatnika amerykańskiego. Podatnik amerykański jest zdziwiony tym, że kraje y, o niekiedy wyższej jakości życia, czyli te bogate kraje Europy Zachodniej, na przykład nie, Niemcy, na przykład Niemcy y, ale też inne kraje Beneluxu, Francja. Y, nie płacą y, y, dwóch, nawet 2% PKB, podczas gdy Amerykanie, y, wszyscy Amerykanie, podatnicy amerykańscy finansują najpoważniejszą, naj, największą, najpotężniejszą armię świata, która Ale ma być... To uprawnia do tego, aby no, podważać, jak niektórzy eksperci twierdzą, no, ten kluczowy artykuł em, Sojuszu Północnoatlantyckiego, zakładający, że w momencie ataku na członka NATO, całe NATO odpowiada. Czy ja tutaj odpowiem słowami prezydenta Dudy? On powiedział wyraźnie, że nasza przyjaźń polsko-amerykańska jest bardzo silna, niezależnie od tego, kto rządzi w Stanach Zjednoczonych i niezależnie od tego, kto rządzi w Polsce. Zobaczcie państwo, jak to jest, jaka tu jest odpowiedzialność za słowo, a jak fatalna była na, na tym tle wypowiedź pana Donald'a Tusk'a. Y jeszcze raz, y podatnik amerykański nie może zrozumieć tego że bogate kraje i bogaci obywatele, którzy mają naprawdę górę pieniędzy, nie są w stanie nawet 2% pakała. I, I pytają, dlaczego my z naszych podatków musimy utrzymywać tych, którzy ostentacyjnie y, y, nie realizują tego celu 2%. Można ale by my, powiedzieć... Jak, Panie Boże, ale my, jak jako Polacy, mamy to oceniać, gdzie my przecież jesteśmy liderami od samego początku w pomocy tak Ukrainie. My zdajemy sobie sprawę z tego, że pomoc Ukrainie to de facto em, nasze bezpośrednie bezpieczeństwo, bo to Ukraina walczy, a nie my jako Polska. Więc jak czytać w tym z naszego punktu tak. widzenia te słowa Donalda Trumpa? Zawsze czytajmy z naszego punktu widzenia. Odpowiedzialna dyplomacja, przynajmniej za naszych rządów, to było myślenie wyłącznie o tym, co się opłaca Polsce. Tak powinien każdy polityk robić. Zapewniam państwa, że inni politycy w innych krajach tak właśnie działają. No teraz jak Tuski Sikorski, to nie wiem, ale tak być przynajmniej powinno. Y to jest tak, że my wywiązujemy się z tego obowiązku już od wielu lat. Ostatni raz tego nie robiliśmy zarządów platformy obywatelskiej poprzednich. Teraz nawet dochodzimy do 4%. Jesteśmy liderem w Europie. Donald Trump jako prezydent i później jako były prezydent wielokrotnie wskazywał Polskę jako wzór do naśladowania. Więc nawet idąc jego tokiem myślenia, nawet zakładając, że pan Donald Trump będzie prezydentem i będzie miał wpływ na rzeczywistość, i idąc jego tokiem myślenia, My możemy być spokojni. Dlatego że właśnie Donald Trump nas przedstawiał jako wzór sojusznika i podkreślał, że ci, co płacą, co realizują te wymagania zbrojeniowe Paktu Północnoatlantyckiego, mogą czuć się Ale, spokojni. Panie Boże, tylko zgodnie z założeniami, w razie ataku na Polskę, to Niemcy mają być tym członkiem NATO, który nam ma pomóc. Jak to w takim razie w tym kontekście, co Pan mówi, wygląda? Wszyscy członkowie są zobligowani wedle artykułu 5 do no pomocy. No tak, ale ten plan mówi jasno, że w razie ataku na Polskę jednym z kluczowych, szybkich takich, można powiedzieć, interwencji no, mają być właśnie interwencja ze strony Niemiec. No i liczymy na to, że Niemcy nam pomogą, jeśli do takiego... Momentu by doszło. Co więcej, my, gdyby Niemcy zostały napadnięte, także im pomo pomożemy, także pomożemy naszym partnerom bałtyckim, oni są pierwsi na narażeni na ten atak, to znaczy Litwie, Łotwie i Estonii. Tak, Polska bardzo zdecydowanie by takim krajom pomogła. Miejmy nadzieję, że nikt do tej próby nie dojdzie. Więc tu jest wszystko aktualne, tak? Tu jest wszystko aktualne. Nawiasem mówiąc, i Litwa, Łotwa i Estonia również wypełniają te wymogi 2%, więc również. Nie o nich mówił pan Donald Trump. A to właśnie kraje naszego regionu są tutaj strategiczne z punktu widzenia interesów Polski. Więc, krótko mówiąc, spokojnie, spokojnie nie oburzajmy się i budujmy przyjaźń z, ze Stanami Zjednoczonymi. Ja na przykład, tak jak mam różne wątpliwości co do co do wspierania konkretnych polityków dzisiejszego obozu rządzącego przez ambasadora Brzezińskiego. Spotykam się z nim i podkreślam, jak ważna jest przyjaźń polsko-amerykańska. Robię to dlatego, że bardzo szanuję naród, który go tutaj posłał jako ambasadora. No, teraz czekają nas wybory w Stanach Zjednoczonych. Ten rok to będzie rok kampanii, a potem pod koniec roku wybory. No, i tu pytanie: to. Jak wyobraża pan sobie relacje rządu Donalda Tuska z administracją republikanów, już bez wskazania, czy to będzie Donald Trump, czy ktoś inny? Źle to sobie wyobrażam. Niestety uważam, że Donald Tusk popełnił kardynalny błąd, tak mocno, tak ostentacyjnie krytykując republikanów. Wcześniej to zresztą robił nawet jako przewodniczący Rady Europejskiej. Przypominam te słynne jego wypowiedzi, że dwóch Donaldów to za dużo i tak dalej. Czyli również wpisywał się w kampanię w kampanii wyborczą w Stanach Zjednoczonych. Radosław Sikorski, przypomnijmy, miał w ostatnim czasie jechać do sekretariatu stanu do waszyngtonu spotykać się z odpowiednikiem panem antonym blinkenem i antony blinken w ostatniej chwili tę wizytę odwołał i udał się chyba do Kenii spotykać się z ministrem finansów Kenii. Wybrał ministra finansów Kenii, a nie ministra spraw zagranicznych Polski. To jest bardzo poważny policzek dyplomatyczny. Wszyscy, którzy interesują się dyplomacją, widzą to, że długo zapowiadana, planowana wizyta w ostatniej chwili odwoływana i ostentacyjny wyjazd do Kenii to, jest, to są wszystko bardzo złe znaki. To są wszystko bardzo duże błędy. I teraz pytanie, dlaczego Donald Tusk, dlaczego obóz platformy to robi? Jest kilka teorii na ten temat. Jest teoria taka, że żeby się przypodobać mocodawcom, Donald Tusk po prostu bardzo mocno stawia na Niemcy, które rywalizują ze Stanami Zjednoczonymi. Tylko to oczywiście jest w interesie Niemiec, ale problem jest taki, że nie jest w interesie Polski. Bo sojusz ze Stanami Zjednoczonymi to jest nasze być albo nie być, więc tu koszmarne błędy. Ale tu pytanie, sklam... bo mnie zaskoczyło, kiedy przygotowywałem się do naszej rozmowy, mieliśmy rozmawiać tak jak planowałem o tematach międzynarodowych, i okazało się, że pojawił się taki artykuł, że na zlecenie Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej powstał raport, z którego wynika, że 5,5% emisji CO2, no właśnie, za tą emisję odpowiadają armie. Wojsko. Czy to może oznaczać, że Unia Europejska no, zamiast się zbroić, będzie się rozbrajała? Czy w ogóle zielona unijna armia, to jest coś, co dzisiaj no, może mieć rację bytu w tych obecnych strukturach Unii Europejskiej? Czy ja uważam, że to jest katastrofa? No nie, da się, nie da się zrobić niskoemisyjnych samolotów, niskoemisyjnych czołgów. To wszystko jest swoją drogą w ogóle szaleństwo, obiektywnie. Tak? Ja w to w ogóle e, nie wierzę i moja teza jest taka, że mainstream europejski po odrzuceniu chrześcijaństwa e, no wybrał sobie dwie nowe religie to jest gender i globalne ocieplenie. Tak? Ale to, I to jest fanatyczne działanie. Ale to też jest oczywiście y, działanie y, lewackie, w mojej ocenie jest to działanie po prostu służb y, KGB, te neo-KGB, tak? tych wszystkich, Federalna FSB, FEDERALNA e, e, GRU i tak dalej. To znaczy kiedyś te wszystkie ruchy hipisowskie, antywojenne, Stop Wietnam, y, etc., to wszystko od A do Z, te wszystkie tam jednostronnego de, y, odejścia od broni atomowej, to wszystko od A do Z było realizowane przez y, sowieckie służby specjalne. I dzisiaj moim zdaniem, dewastacja przemysłu ciężkiego, koniecznego do przemysłu zbrojeniowego, czy dewastacja właśnie armii y, pod y, hasłem ekologii. To jest wszystko działanie, działanie... Zresztą widzieliśmy to rozbijanie Hiszpanii, prawda? Słynna afera z, ka z separacją katalońską. No, ale okazało się, że dla władzy Pedro Sánchez, premier Hiszpanii, dogadał się z tymi, których no, de facto za szpiegostwo prawie, czy za no, wywrotowe działania przeciwko państwu hiszpańskiemu no, chciał no, ale... osadzić w więzieniu. Zmierzam do tego, panie raczej, że to nie bajka. Znaczy, dalekie Hiszpanii... Wszystko jest obstawione przez sowieckie czy neosowieckie służby specjalne. Proszę, One działają. Ostatnie tak? pytanie. Co będzie, jeśli w Niemczech do władzy dojdzie prorosyjska AfD, no, która dzisiaj ma drugie miejsce w sondażach? W przypadku Niemiec to tak naprawdę wszystkie ugrupowania są niestety prorosyjskie. Natomiast oczywiście nie jest to dobra wiadomość z punktu widzenia interesów Polski. I mo mogą być kolejne decyzje sprzyjające Rosji. Ale pamiętajmy, dzisiejsi socjaliści to skrajnie prorosyjska partia, Gerhard Schröder szef SPD niemieckiego był architektem Nord Stream i Nord Stream 2 a teraz po zakończeniu misji dzień po zakończeniu co w ogóle było uwłaczające jest w administracji prawda, gazpromu putina I, i biega po prostu nie wiem czy państwo widzieli te zdjęcia co by nie mówić możemy się zgadzać z polityką państwa niemieckiego czy nie ale to jest potężne państwo jedno z najpotężniejszych państw na świecie no takiego mamy pecha że między Rosją a Niemcami dwoma i. On biega jak piesek przy tym Putinie. Naprawdę. To jest coś tak żenującego. Ale pan Steinmeier był jego dzisiejszy prezydent rfn a wcześniej z rekomendacji SPD Minister Spraw Zagranicznych Niemiec był szefem gabinetu, szefem kancelarii Schrödera i to wszystko realizował. A dzisiejszy kanclerz to jest to samo środowisko, więc naprawdę ja jestem jak najdalszy od, od AFD, od skrajnej prawicy niemieckiej i jestem Obrzydza mnie te wszystkie konotacje też z nazizmem, jakieś ich fascynacje, ale niepokoi mnie to, bo to jest pewnie jeszcze z deszczu podrynne, ale już dzisiaj SPD jest PDS, partią skrajnie prorosyjską, zinwigilowaną, czego dowodem były konkretne decyzje. Od Nord Stream i Nord Stream 2 po Zachowanie Niemiec w sprawie Ukrainy to ostentacyjne lekceważenie ambasadora ukraińskiego, który przez pierwsze kilka dni w Niemczech nie był przyjęty przez żadnego poważnego urzędnika, bo mówiono mu: o, już jest po was, już nie istniejecie, nie rozmawiamy z wami. A po później propozycję tych tam stu hełmów, czy iluś tam nrd -owskich. Ale z drugiej strony to polskie służby wywiozły tuż po agresji rosyjskiej na Ukrainę szefa BND, czyli wywiadu tak. niemieckiego, jak widać. No bo jesteśmy, Bez nas... jesteśmy sojusznikami. Bo Bez jesteśmy nas sojusznikami. Jesteśmy sojusznikami z NATO i Unii, tak. I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Jan Dziedziczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych. Bardzo dziękuję za rozmowę. bardzo. A ja zachęcam Państwa do pozostania z Telewizją Republika. Nie zdążyliśmy o wyborach samorządowych, ale o tym będzie już niedługo.